Chwyty barowe. Paweł Guma Gumola, urodzony w 1965 roku, lider, wokalista i gitarzysta legendarnej łódzkiej grupy punkowej Moskwa. Pierwsza moja gitara to jest gitarka, którą rodzice przywieźli mi z wyprawy takiej na Krym. I przywieźli mi z Rosji gitarę siedmiostrunową, taką typowo rosyjską. I to była moja pierwsza gitara. Próbowałem się na niej uczyć, trochę mi to bardzo topornie jednak szło. Druga gitara to była gitara już elektryczna, kupiona na, w zasadzie zamieniona za płytę Pink Floydów na takim rynku tutaj wodnym w Łodzi. I to była bodajże Yola 2. No i potem się pojawiły następne gitary i pojawiła się nauka gry na gitarze, po czym pierwsze utwory uczył mnie chłopak mojej kuzynki. Utwory, czyli pierwsze chwyty, pierwsze dźwięki, a potem poszedłem do szkółki takiej w domu, w takim chyba takie ognisko muzyczne, gdzie odbyłem chyba półroczny kurs takiego grania na gitarze, pierwsze czytanie nutek, pierwsze jakieś tam utwory jakieś dla Elizy, czy jakieś inne. I to było pierwsze zetknięcie z gitarą, a potem to już były jakby chwyty rockowe. No band pojawił się wtedy, kiedy ja zacząłem chodzić na ognisko jakieś muzyczne na ulicę Zawiszy do Domu Kultury i tam się okazało, że jest jakaś sala na próby i potem zdaje się, że na tych próbach poznałem kolegów z zespołu i zaczęliśmy grać pod nazwą Bad Blood, Zła Krew. I to był pierwszy zespół, który zmieniał nazwy, potem zmienił nazwę na TNT, potem zmienił nazwę na Detonator i z tym zespołem pierwszy raz pojawiliśmy się w Jarocinie na festiwalu w 82 roku. Miałem wtedy chyba 16 lat. No a potem gdzieś tam się pokłóciliśmy na próbie. Ja chciałem grać szybkie numery punkowe, a tam jednak Detonator była idea grania takiego wolniejszego w stylu Killing Joke i pamiętam, że skończyło się to moim wyjściem z próby i pomyśleniem sobie w głowie, że teraz zacznę robić swoją kapelę i grać muzykę taką, jaką chcę. Po czym pojawiła się sala prób, chłopaki, Rogo, Spauker i przyszedł mi do głowy pomysł na nazwę zespołu, czyli Moskwa. Wcześniej myślałem, że to będzie Tokio, wcześniej myślałem też, że to będzie Berlin. Nie wiem dlaczego tak geograficznie. Berlin okazało się, że już jest taka kapela. Tokio nie podobało mi się, potem się okazało, że chyba jest taka kapela. No i pomyślałem sobie, że w tym systemie komunistycznym, jak my się nazwiemy Moskwa i będziemy śpiewać takie wywrotowe piosenki w ogóle, trochę antysystemowe, to będzie cios. No i tak zostało ta Moskwa. No i potem już, że tak powiem, zaczęło się nawalanie w gitarę, już nie granie subtelne, ale napieprzanie. Napieprzanie w gitarę. To już nie były dźwięki subtelne, tylko to już były chwyty oparte na kwintach. Na kwintach, a w zasadzie na trójdźwiękach, bo jak dodamy trzeci dźwięk, jeszcze tutaj kwartowy, to będzie to trójdźwięk i one najbardziej, że tak powiem, walą po uszach i są stosowane przez muzyków rockowych na całym świecie, w muzyce punkowej, rockowej i jakiejkolwiek, która ma, że tak powiem, powalić słuchacza, chociażby taki prosty akord i riff. To jest właśnie trójdźwięk. To jest trójdźwięk, który wprawia, że tak powiem, w ciary na ciele. Natomiast reggae muzyka już nie stosuje tego typu trójdźwięków. Oni stosują całe akordy i to właśnie barowe. To był po prostu krok milowy, jak ja się nauczyłem barowych chwytów. Po pierwsze, barowy chwyt jest podstawą jednak grania na gitarze. I jak się nauczysz C-dur, G-dur, A-mol, E-mol,
i tak dalej, to przychodzi kolej na F-dur i G-dur, bo one tutaj są w tej pierwszej pozycji i musisz je po prostu zagrać. I potem jak się nauczyłem pierwszej piosenki No Woman No Cry Boba Marleya, to się okazało, że to się gra właśnie barowymi chwytami. I to jest tak. I tu musisz grać poprzeczkę, bo inaczej nie ma tego drive'u. Albo na przykład muzykę ska. Także to jest podstawa. Natomiast taką ciekawą rzeczą, którą zaobserwowałem u siebie podczas grania na gitarze, to jest to, że ja przez lata grałem solówki, nie znając skal muzycznych. I dopiero po latach się okazało, że na YouTubie zacząłem obserwować, co to są skale muzyczne, i zainteresowało mnie coś takiego jak pentatonika. Mówię, co to jest ta pentatonika? I zacząłem poznawać pentatonikę. I to jest genialna rzecz, każdy musi to umieć, bo wtedy jesteś najlepszym gitarzystą na świecie, możesz wszystko zagrać. Pentatonika. Durowa. I jak znasz tą pentatonikę durową, to jest tylko pięć dźwięków, pentatonika od pięciu. To zagrasz do każdego durowego utworu solówkę. I pentatonika molowa, która się tylko różni tak naprawdę malutką zmianą. Na pewno nikt nie zaobserwował zmiany, ale to jest naprawdę zmiana tam dwóch dźwięków tylko w tym całym układzie. I jeszcze jedna skala, tak zwana do re mi fa sol la si do. Poznaj te trzy proste rzeczy plus barowe, poprzeczki i naprawdę możesz wszystko. Ostatnia piosenka, jedna z ostatnich, jaką zrobiłem, oczywiście na chwytach barowych. Bardzo prosta. Życie jest piękne i to nieważne, co mówią ludzie, to dla mnie jasne. Może i jestem na małym skręcie, zobacz te gwiazdy na firmamencie, świecą tak jasno nad moją głową, czuję tą chwilę tak odlotowo. Może dla ciebie to tylko iluzja, to nieistotne, to lepsze od jutra. To nieistotne, to lepsze od jutra. Życie jest piękne, naprawdę piękne. I z tym was zostawiam. Pozdrawiam. Guma. Trzymajcie się. Na razie.